Ptasie pióraki. Rozi, kicku. Co? Co to za hałas? Ćwiczyliśmy to całe wieki i w końcu jest idealnie. Nie uwierzycie własnym oczom. Gotowi? Ciupku, to było niesamowite. Wow, co to było? Podwójna pętla w tył, oczywiście. Ola powinna to zobaczyć. I Bruno, i... Może zrobisz pokaz? Masz rację. Najwspanialszy pokaz powietrzny na świecie. Pomożemy ci. Właśnie, będziemy ptasimi piórakami. O, ale super. Zawsze chciałam... Musimy ćwiczyć. Nie mamy czasu. Chcę, żebyście zrobili mi dużą scenę na mój cudowny powietrzny pokaz. Jak dużą? Wielką. Jestem przecież wielką gwiazdą. Potrzebuję wielkiej sceny. W górę, pióraki! No i jak było? No cóż, dobra robota. Jak na początek, to nieźle. To było okropne. Nie muszę tego wysłuchiwać. Ale może być świetne, jeśli się zgracie. Mam deski. Zrobimy tę scenę migiem. Są sfatygowane. Kilka gwoździ, trochę kleju, będzie dobrze. Dziubek chce mieć coś wyjątkowego. Musimy znaleźć dobre drewno i zrobić to porządnie. Czyli wolno. Z flagami dookoła będzie ładnie wyglądać. Świetny pomysł. Mam ich trochę w domku. Przyniosę balony. Co to za pokaz bez balonów? Musicie trochę dłużej być z tyłu. Pamiętajcie, wszyscy przyjdą oglądać mnie. Dzióbka. I mnie. I mnie. My też jesteśmy ważni. No jasne. Wy macie najważniejsze zadanie. Wyeksponować mnie. Ale zaparkowałem. Myślałem, że pracujemy wspólnie. Pracujesz tak wolno, że ja w tym czasie zdążę się pobawić. Proszę. Mamy już w sam raz drewna. Dzięki. Nie ma sprawy. Wow! Wiesz, musimy jeszcze rozłożyć stoisko. Stoisko? Jakie stoisko? Z lizakami i popcornem. Co to byłby za pokaz bez popcornu i lizaków? Chyba masz rację. Chodźmy po nie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Przepraszam, ale muszę być na środku sceny. Ciągle to powtarzasz. No, i jak ci się podobało? Nic nie powiem, bo ostatnio się zdenerwowałeś. I tak wiem, co myślisz. Kicku, czy mógłbyś pomóc ptasim piórakom w przygotowaniach? Chcesz, żebym ja wam pomógł? Dobra, więc zrobimy to po mojemu. Lubię pączki, skacze, galaretka. Niestety, żołędzie, to jest pokaz powietrzny dla ptaków. Nie jesteście ptakami, tylko... Podfrujek. Słuchajcie, pióraki, pierwsza zasada. Chcę powiedzieć, że... Cii.
pierwsza zasada brzmi: musicie mnie słuchać. Do pokazu zostało już niewiele czasu. A druga zasada? Wszyscy musicie robić tę samą rzecz w tym samym czasie. Tą samą? Ale ja jestem Dziubek! Gwiazda! Tak, tak! Chodźcie, pióraki! Jeszcze tylko dodam trochę kleju i gotowe. W końcu! O nie! Filipie! Jeszcze nie skończyłem! Podfruwajki! Tędy, proszę! Nie, tędy! No właśnie, małe podfruwajki. Hej! Cześć, Dziubku! Twój ptasi stół jest gotowy! Chyba masz na myśli moją scenę. Wszyscy będą na mnie patrzeć. Dziubku? To znaczy na nas, na pióraki. Szybko, zaraz zaczynamy. Nie mogę się doczekać. Powodzenia, kochani. Do boju, pióraki. Do boju, pióraki. Tym razem nie będziesz mnie hamował, co? Co? Nigdy cię nie hamowałem. Jak to nie? Nie nadążałeś. Ja przynajmniej nie macham ogonem na prawo i lewo, żeby się popisać. To koniec. Odchodzę. To ja odchodzę. Psst, wchodzicie. Nie, kicku. Ja wychodzę. Nasz pokaz jest odwołany. Ptasie pióraki nie istnieją! Nie! Co? Dlaczego? Co się stało? Nic z tego nie będzie. Każdy z nich chce być gwiazdą. Ale to ja jestem gwiazdą. Wszyscy możecie być gwiazdami, tylko po trochu. Musielibyście się zmieniać. Dacie radę? Dziś na pokazie witamy was! Powietrznych akrobacji to jest czas, który leć potem w dół, potem zamień się! Nie rozczarujemy nigdy cię! Ptasi pióroku w górę leć! Umiemy pętlę! Piruet też! Będziemy jak strzał albo jumbo jet! Pióracko nosąc pieśń! Raz, dwa, tam prawie nie ma kleju. Trzy. I w końcu pracujemy razem. Dołączcie się. To już jest koniec, pora iść. I za uwagę dzięki ci. Pędą litera ważna jest. Pióraki piękne i prędkie już żegnają się. Podfruwajki. I co jeszcze? Umiemy pętlę, piruet też. Pędzimy jak strzała albo jumbo jet. Ja też jestem gwiazdą, prawda, Rosie? Chcesz usłyszeć prawdę? A czy ty chcesz kanapkę z bananem i miodem? Kicku, jesteś gwiazdą. To zupełnie tak jak ty, czasami.
Wymieniamy się. Pilnowanie małego misia. Chodź, kitku. Czy mogę dzisiaj ja prowadzić Rosie? Może innym razem. Musimy iść. O, to nie fair. Zawsze ty rządzisz. 103, 104, 105. Wow, składasz skuter? Ssss! Czemu musimy być cicho? I właściwie czemu liczyłeś, Bruno? Bawię się teraz w chowanego z małym misiem. Kryć się! O, a czy nie powinieneś czasem go teraz szukać? Nie, tak, postaram się czymś go zająć, żebym mógł dokończyć niespodziankę dla niego. Skuter! Łej! Nadal odliczam. Rosie! Jak ja mam to teraz zrobić? My moglibyśmy się nim zająć. Jesteś pewna, Rosie? Jasne. Nie ma problemu, prawda, kitku? Żaden problem, Rosie. Dzięki. Jak skończę go składać, to przyjdę na wzgórze dębiaka. Jesteśmy. Możesz się bawić czym tylko chcesz. Może pójdziemy na dwór? Nie martw się, kicku. Panuję nad sytuacją. Farba! Puzzle! O nie! Naprawdę myślę, że powinniśmy wyjść na dwór. Piłka! Rosie? Kicek? Co się dzieje? Bruno przygotowuje dla małego misia niespodziankę. Więc wzięliśmy go do nas do domu, żeby się nie domyślił. Coś czuję, że nie będziemy mieli domu, jak tak dalej pójdzie. Chyba przyszłam w samą porę. Znam się na małych misiach. A serio, Olu? No tak, przecież mamy misia. To co mamy robić, Olu? Mój mały miś najbardziej lubi się bawić na huśtawkach. Huśtawki! Chodź ze mną, mały misiu. Mały misiu, lepiej tego nie rób. Pluszek nie lubi, jak się nim kręci. Huśtaw! Pluszek! O, Pluszek! Wszystko w porządku? Huśtać! Może huśtawki nie były dobrym pomysłem? Spokojnie, kitku. Już się tym zajmę. Okej. Jeśli sobie poradzisz, to pójdę do Bruna. Moment. Jeśli to idzie tu, to po co jest tu? Cześć, Bruno. Jak sobie radzisz ze skuterem? O, całkiem dobrze, kicku. A czy to nie powinno być pod spodem, zamiast na górze? Tak. Musi być błąd w instrukcji. A może trzymasz ją do góry nogami? Dzięki, kicku. Jak się mały sprawuje? On zawsze szybko się nudzi. Na pewno mu się nie nudzi. Zobaczmy. Mały misiu? Dokąd idziesz? Bruna! Nie! Co to za hałas? Bruno ma niespodziankę dla małego misia.
Musimy go trzymać z dala od Bruna, żeby jej nie zobaczył. Maluchy mnie uwielbiają. Patrz tylko na szalone żołędzie. Wszędzie za mną chodzą. Małe żołędzie to nie to samo, co małe misie. Chcesz pograć w piłkę nożną? Mam dużo fajniejszy pomysł. Chodź ze mną, mały misiu. Okej, Dziubek. Daj znać, jak sobie nie będziesz radził. Jesteśmy. Labi. Hej. A oto, co będziemy. O, rety. Mały misiu. Zgubiłem się. O, nie. Nie martw się. Dziubek poleci w górę i cię znajdzie. Nie ruszaj się. Mały misiu, gdzie jesteś? Hej, ha, ha. Mały misiu. Mały misiu. Wow, malutki. Gdzie idziesz? Bruna! Zatrzymać tego misia! A, ty mały psotniku! Mówiłem! Ja wiem, co mali chłopcy lubią robić. Chodź ze mną, mały misiu! O, piłka! Nie możesz trzymać piłki! Musisz ją kopać! Biejąk! Uipi, i strzela gola. Nie liczy się. To jest niedozwolone. No cóż, może opiekowanie się małym misiem nie jest takie łatwe, jak myślałeś, Filip. Zastanawiam się, co Bruno robi tyle czasu. Kto wie? Już prawie. Tudum, 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 tudum. Gotowe. Dziękuję, dziecku. Ciekawe, czy mały misiu się cieszy. Powiem innym, że skończyłeś. Rosie? Mały misiu? O, mały miś ich chyba wszystkich wykończył. Rosie, Bruno czeka na nas na wzgórzu dębiaka. Chcę wręczyć małemu jego niespodziankę. O, musiałam przysnąć. Przepraszam, kicku. Nie mam siły tam iść. Jestem padnięta. A ja też. O co? Gdzie ja jestem? Ale jak my ich wszystkich sprowadzimy na wzgórze? Zostaw to mnie! Filipie, załatwisz więcej kasków? Co chcesz zrobić, kicku? Kickowa taksówka będzie w mig z powrotem! Trzymajcie się! Bruna! Już niedługo, mały misiu. To dla ciebie, mały misiu. Twój pierwszy skuter. O! Skuter! Wiesz, jeszcze nigdy nie jechałem skuterem. Ale jakbym mógł, to bym chciał dokładnie taki. Wyścig! Dalej, Rosie! Na co czekasz? Rosie? Co się stało, kicku? Nie chcesz kierować? Chcę, ale to zawsze ty rządzisz. Może czasem powinnam tobie dać porządzić. W końcu to ty wszystkich dowiozłeś na wzgórze. I to całkiem duże wzgórze. Brawo, kicku. Wyścig! Gotowi? Do startu? Start! Co, Rosie? Ja naprawdę powinienem czasem rządzić. Z drogi, Rosie! I to już! Wiem, że pozwoliłam ci rządzić, kicku. Ale to nie znaczy, że masz być niegrzeczny. Łej! Przepraszam,
Mały, uważaj, gdzie jedziesz.